Przewielebni bracia prezbiterzy, kapłani, a szczególnie serdecznie pozdrawiam wszystkich duszpasterzy, rolników na czele z księdzem kanonikiem, diecezjalnym duszpasterzem rolników, dostojni przedstawiciele parlamentu, naszych władz, panie marszałku, panie przewodniczący, panie wojewodo, a także pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich włodarzy miast, starostw i naszych wsi, a także gmin. Drodzy rolnicy, hodowcy, ogrodnicy, plantatorzy, pszczelarze, moglibyśmy tak długo wymieniać. Wszyscy, którzy pracujecie na wsi i dla polskiej wsi. Dzisiaj szczególne wasze święto, dziękczynienie dobremu Bogu za dar plonów i prośba o błogosławieństwo na czas dalszych prac, zasiewów i troski o wzrost, by nigdy nie zabrakło chleba powszedniego, o który codziennie prosimy dobrego Boga w modlitwie Ojcze Nasz. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Temat zamyślenia wyznacza nam liturgia słowa, przed chwilą usłyszana. Tak jest zawsze. To słowo, które pochodzi od Boga, to jest stół Słowa Bożego, do którego zostajemy zaproszeni, a więc to nie my wybieramy sobie temat zamyślenia, ale to Bóg nam go zadaje. A dziś niezwykle pouczająca perykopa ewangeliczna, ukazująca polemikę Pana Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. I ta rozmowa zmusza każdego z nas do rachunku sumienia i odpowiedzi na pytanie, jaka jest nasza religijność. Czy jest ona taka, o jakiej w swoim liście napisał święty Jakub apostoł, usłyszeliśmy to przed chwilą, czysta i bez skazy? Święty Jakub przekazał także receptę, jak należy postępować, by taka była nasza religijność. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić wasze dusze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słowa niezwykle pouczające i poruszające. I każdy, kto potraktuje je bardzo poważnie, to zda sobie sprawę, że słowo, które pochodzi od Boga, wymaga działania. Trzeba je wprowadzić w czyn. Każdy, kto jest tylko słuchaczem, oszukuje sam siebie, bo słowa nawet mogą być piękne, ale jeśli są przyjęte, wysłuchane, ale nie wprowadzone w życie, stają się puste, co więcej, mogą świadczyć przeciwko nam. Skażenie religijności rodaków Chrystusa polegało na tym, że zbyt wielką wagę przywiązywali do tego, co w religii jest tylko zewnętrzne, oraz dopuszczali do głębokiego rozsiewu pomiędzy wyznawanymi prawdami wiary a praktyką życia. Moi drodzy, Żydzi, trzymając się tradycji starszych, bardzo skrupulatnie przestrzegali podanych przez ludzi zasad i zwyczajów, a jednocześnie niestety lekceważyli, uchylali lub nawet błędnie interpretowali przykazania pochodzące wprost od Pana Boga. I postawę taką już wcześniej napiętnowali prorocy. Słyszeliśmy dzisiaj wspomnienie tego głosu proroków. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym dalekim jest ode mnie. Legalistyczne, a więc tylko takie prawne, pozbawione wymiaru duchowego, podejście do prawa cechowało przede wszystkim faryzeuszy i uczonych w piśmie. Pojęcie świętości, a w konsekwencji duchowości w nauczaniu faryzeuszy łączyło się przede wszystkim z ideą oddzielenia. I na to chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest niezwykle pouczające. Faryzeusze podkreślali, że oni są oddzieleni, odseparowani od tego, co nieczyste i nieświęte. I również są oddzieleni od ludzi nieczystych, nieświętych, których niestety traktowali bardzo pogardliwie. Siebie uważali za lepszych, wybranych,
Mieli ku temu pewne podstawy, bo znali na pamięć prawo mojżeszowe, mieli też swoje zasady, które bardzo skrupulatnie przestrzegali, ale jednocześnie gardzili drugim człowiekiem. Faryzeusze oddzielali się od reszty społeczeństwa Izraela. Zresztą sama nazwa faryzeusze pochodzi od perushim, oddzieleni. Moi drodzy, nie tylko prawo mojżeszowe wyznaczało zasady ich działania, ale również stworzyli całą sieć zasad przekazywanych ustnie, które miały im pomagać w tym, aby byli lepsi. W prawie mojżeszowym było 613 przykazań Tory, a faryzeusze każde z tych przykazań obwarowali jeszcze dodatkowo wieloma nakazami i zakazami. Aż trudno to sobie wyobrazić. Kto przestrzegał rzetelnie owych obwarowań, zwanych murem, miał pewność, że nie przekroczył głównego przykazania. Faryzejskie dysputy toczyły się wokół prawa i jego interpretacji w przekazywanej ustnie tradycji. I moi drodzy, na tym tle pojęcie świętości i duchowości w rozumieniu Pana Jezusa jest zupełnie odmienne, bo zawiera w sobie ideę łączenia, nawiązywania więzi przez miłość i przebaczenia, a nie separacji i oddzielania. Jezusowi nie chodziło o budowanie barier między ludźmi, ale o braterstwo, o burzenie barier. Nie chodzi o oddzielanie się, ale o budowanie wspólnoty. Bariery zawsze będą, bo Słowo Boże przyjęte sprawia, że postawa człowieka, przyjęcie tego słowa sprawia, że czasem inni od nas się odwracają. Ale naszym zadaniem jest zawsze budowanie tego, co łączy, mostów. Stąd, moi drodzy, przecież od V wieku papieży, biskupów Rzymu zaczęto nazywać Pontifex Maximus, czyli najwyższy, najważniejszy budowniczy mostów, ten, który łączy. Jeżeli w tej ewangelicznej perspektywie patrzymy na naszą religijność, nasuwa się szereg analogii, a może i obaw. Zauważamy, jak wielką wagę przywiązujemy często do obrzędowej strony wydarzeń kościelnych. Bardzo dbamy o to, aby zewnętrznie przestrzegać i świąt, i pamiętać o tym, jak ważne jest wesele, Wielkanoc. Ale można zatrzymać się tylko na stronie zewnętrznej, zapominając o nawróceniu, o pojednaniu, o spowiedzi świętej, o tym, że Słowo Boże ma być przyjęte i ma owocować w naszym życiu każdego dnia. Obrzędowość to znacznie za mało. Obrzędowość pomaga, wyzwala człowieka, ale wtedy, kiedy przyjmujemy Słowo Boże do naszego serca. Już Henryk Bergson w ważnej pracy Dwa źródła moralności i religijności dokonał rozróżnienia między tak zwaną religijnością statyczną a dynamiczną. Mądre stwierdzenie, ale mówi o tym, że czasem można być tylko religijnym z losu, z tradycji. A my dążymy do tego, by być religijnym i wierzącym z wyboru. By wybrać Pana Jezusa naprawdę jako naszego Pana i Zbawiciela. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, jak to się ma do naszego dzisiejszego spotkania? Myślę, że jest bardzo wiele analogii i podobieństw. Po pierwsze, dziękczynienie za plony to jest piękna okazja do tego, aby łączyć całe środowisko, budować mosty. My wiemy, że w Polsce jest bardzo wiele środowisk i wszystkie one wymagają budowania mostów, budowanie murów, oddzielanie się i szukanie na siłę tego, co nas dzieli, nie sprzyja rozwojowi ani polskiej wsi, ani Polski, ani myślę, jeśli odnieślibyśmy to do naszych rodzin, też temu nie sprzyja. Zatem, moi drodzy, dziś skupiamy się wokół ołtarza naszego Pana Jezusa Chrystusa,
razem, dziękując Mu za plony i chcemy sobie uświadomić, że my jesteśmy jedną rodziną, że my mamy tworzyć wspólnotę. Wieś zawsze łączyła, bo poczucie Bożej opieki na wsi było znacznie potężniejsze niż w miastach. Na wsi człowiek zdaje sobie sprawę, że może siać, planować i być bardzo dobrze przygotowany, a jednak wiele zależy od Pana Boga. Człowiek niewierzący powie od sił natury. Terminów różnych możemy używać, ale zawsze idzie o to samo. Wszystko zaplanujemy, możemy odwoływać się do najnowocześniejszych odkryć nauki, a jednak zostaje ten element, w którym my zwracamy się do Pana Boga i prosimy o błogosławieństwo. Zatem na wsi zawsze panowała jedność i odniesienie do Pana Boga i Bóg był tym gwarantem jedności. Po drugie, to dzisiejsze święto uczy nas głębokiej wiary, zaufania do Pana Boga i szacunku dla plonów i dla pracy ludzkiej. W sposób poetycki i wzniosły naszą piękną polską tradycję i postawę wyraził Cyprian Kamil Norwid w znanym, ale przepięknym utworze Moja piosenka. Utwór został napisany, pamiętajmy o tym, na emigracji w Ameryce i opisuje tęsknotę za Polską. Jak mu się kojarzyła ta Polska, o której marzył i śnił? Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą przez uszanowanie dla darów nieba. Do kraju, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Dziś gromadzimy się tutaj, żeby zrobić też rachunek sumienia, co zostało z tego pięknego kraju, gdzie winą jest dużą zniszczyć kawałek chleba, gdzie dzień się rozpoczyna od pochwalenia dobrego Boga. A to jest tylko symbol wspólnych wartości, siły rodziny, szacunku dla pracy i dla każdego człowieka. Moi drodzy, dziś dziękując za te plony, patrzymy z wielką nadzieją na polską wieś i wszystkich, którzy pracują dla polskiej wsi, a zdajemy sobie sprawę, że wyzwań jest bardzo wiele. Patrzymy z ogromną nadzieją i tu w świątyni prosimy dobrego Boga, by pomagał całemu środowisku, wszystkim, by im błogosławił i prosimy, by nigdy nam nie zabrakło chleba powszedniego, o który każdego dnia prosimy.